Dzień dobry. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram drugą część 53. sesji Rady Miasta w Myszkowie. Sesję rozpoczęliśmy 25 sierpnia bieżącego roku i po kilkudniowej przerwie dzisiaj kontynuujemy obrady. Witam serdecznie wszystkie osoby biorące udział w dzisiejszej sesji, pana burmistrza, panią wiceburmistrz, radnych, kierownictwo Urzędu Miasta, zaproszonych gości, lokalną prasę oraz mieszkańców miasta. Proszę państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum w celu sprawdzenia obecności. Informuję, że na dzisiejszej sesji bierze udział 18 radnych. Podejmowane uchwały będą więc prawomocne. Ostatnie posiedzenie zakończyliśmy podczas dyskusji w punkcie A, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków na lata 2022-2034. Przypominam, że radny pan Adam Zaczkowski złożył poprawki do tego projektu uchwały. Otrzymaliśmy wyliczenia pani skarbnik dotyczące deficytu związanego z prowadzeniem zaproponowanych poprawek oraz opinię radcy prawnego pana Piotra Maślanki. Informuję, że wczoraj wpłynęły również autopoprawki pana burmistrza. Przypominam również, że autopoprawek się nie głosuje, czyli z automatu są to, debatujemy nad uchwałami z autopoprawkami. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni gości, szanowni mieszkańcy. Dla radnych autopoprawka po naszym wczorajszym spotkaniu, myślę, że jest, jakby wynika z rozmów i jest zrozumiała, natomiast wychodzę dlatego, że mam te rozmowy też z mieszkańcami, którzy tak naprawdę naszych rozmów, zwłaszcza niektórych ich aspektów, nie rozumieją. I w związku z tym chciałem podkreślić, że pierwsza część dyskusji dotyczyła tego, że część Rady miała wątpliwości i wręcz wyrażała pogląd, że nie powinniśmy robić ulicy Zamenhofa pomimo dofinansowania. W tej dyskusji ten aspekt nie zniknął całkowicie. On dopiero dzisiaj się okaże, w jaki sposób będzie wyrażony przez szanowną Radę. Natomiast my, wychodząc naprzeciw, żeby uspokoić, że nasze zmiany mają charakter technokratyczny i mają charakter porządkujący budżet i idący w kierunku zmierzającym do poprawy sytuacji finansowej i zmniejszenia zapotrzebowania na kredyt tegoroczny, ale przy okazji nie chcemy zrezygnować i my nie chcemy się podpisać pod rezygnacją zrobienia ulicy Zamenhofa, ujmując wszystkie aspekty, które zostały powiedziane. I tak, wsłuchując się w tą dyskusję, domniemywując, że część z tych zmian, które zaproponowaliśmy, może zyskać akceptację szanownej Rady, w autopoprawce proponujemy przesunięcie, czyli nie zabieramy kwoty 920 tysięcy z tego roku, tylko zabieramy 820, 100 tysięcy, zostawiając po to, żeby jakby pokazać w ten sposób wizerunkowo, że zadanie w tym roku nie znika, ale jednocześnie zyskujemy możliwość zamawiania procedury przetargowej w tym roku z możliwością płacenia w przyszłym. Drugim zadaniu, skoro jeszcze nie rozliczamy ulicy Kowalskiej i Murarskiej, nie zdejmujemy kwoty 70 tysięcy w roku 2023, tylko tą kwotę dodajemy w 2023. W ten sposób zostawiamy lekki zapas według naszej dzisiejszej wiedzy na rozliczenie tego zadania, a resztę jakby zobaczymy w toku dalszej procedury. I w kwestii wątpliwości, że ruszyliśmy inwestycję dotyczącą rewitalizacji infrastruktury na osiedlu ulicy Wolności, tutaj przy
przy szpitalu po lewej stronie, to jakby to wycofujemy się z tej propozycji i zostawiamy to zadanie bez zmian w pierwotnym kształcie. Jednocześnie jeszcze raz bardzo Szanowną Radę proszę o jednak pochylenie się nad tym, że ulica Zamenhofa wymaga interwencji i żebyśmy mogli ją jednak procedować mimo 27-procentowego dofinansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę pan radny, pan Adam Zaczkowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy. Po wczorajszym spotkaniu została złożona przez pana burmistrza autopoprawka, ale nie dotyczy ona kluczowych kwestii, które były poruszane. Ponieważ na poprzedniej odsłonie sesji, na poprzednim posiedzeniu wszelka argumentacja została przedstawiona, to ja dzisiaj nie będę jej powtarzał. Skupię się tylko na złożeniu poprawki do zaproponowanego projektu uchwały. I bardzo proszę, zwracam się do państwa o zaakceptowanie następujących zmian. Wykreślenie zwiększenia planu finansowego KZGM w kwocie 312 500 zł w ramach rozdziału 700.07 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wykreślenie zmiany w zadaniu inwestycyjnym budowa drogi w ulicy Zamenhofa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, załącznik 2.2, liczba porządkowa 13 i WPF liczba porządkowa 1.3.2.11 powodującej zwiększenie planowanych wydatków w 2022 roku o 334 580 zł i zwiększenie planowanych wydatków w 2023 roku o 3 130 877 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 9 100 000 zł. Dziękuję bardzo. Czy ja rozumiem, że pan chce poddać to pod głosowanie, panie radny? Oczywiście zaraz poddam. Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście, szanowni mieszkańcy. Zaproponowana w tej chwili przez pana radnego Adama Zaczkowskiego zmiana polega na tym, że nie zrobimy remontu dachu w kształcie przez nas zaproponowanym, to znaczy po głosowaniu będziemy szukać rozwiązania być może innego. Tu jest kwota ponad 300 tysięcy złotych. Chcę zwrócić uwagę, że awaria tego dachu była zgłaszana przez jednego z radnych, który zwraca uwagę na stan, że tak powiem, nieruchomości i budynku przy ulicy Kościuszki. Mówimy o budynkach socjalnych. Druga zmiana jest wyrażeniem woli przez pana radnego Adama Zaczkowskiego i być może przez część radnych, żeby jednak zrezygnować z rozstrzygnięcia przetargu na ulicę Zamenhofa. Ja tylko tytułem wyjaśnienia dla mieszkańców, żeby rozumieli, co się w tej chwili na sesji dzieje. Dziękuję ślicznie. Ale ja rozumiem, że przetarg to jeszcze nie został rozstrzygnięty. Może być rozstrzygnięty po uchwale. Tak. Jest procedura, panie burmistrzu. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu jeszcze po drodze mogą się różne rzeczy zdarzyć. Więc my nie mamy pewności, nawet jeżeli gdyby Szanowna Rada dzisiaj przegłosowała i dała nam prawo. Ja mówię o tym, że w przypadku przegłosowania tej poprawki zaproponowanej przez pana Adama Zaczkowskiego, my staniemy prawdopodobnie przed decyzją o rozwiązaniu i przerwaniu tej procedury przetargowej, dlatego że nie wiemy, co możemy zrobić. Informowałem o tym, że my możemy jedynie przedłużyć okres związania ofertą na kolejne 30 dni. Czyli w tym rozdaniu nie będziemy mogli w przypadku ulicy Zamenhofa nic więcej procedować. Jeżeli państwo dzisiaj wyrażacie zgodę, nie wyrazicie zgody, a nie dacie nam sygnału, że w ciągu najbliższych 30 dni będziecie widzieć możliwości zmiany stanowiska, to nam też nie będzie sensu pisać do potencjalnych wykonawcy o to, żeby przedłużyć z okresem związania ofertą, a jednocześnie jedną z elementów przetargu jest zabezpieczenie jakąś gwarancją czy instrumentem finansowym składanych
żadnych ofert. To też jest czynność bardzo ważna, zwłaszcza przy dzisiejszym szalejących stopach procentowych dla oferentów i to też ten sygnał trzeba wysłać. Ja nie twierdzę, że my już, tego i pan przewodniczący jak najbardziej ma rację, że dopiero po uchwale możemy, ale w przypadku podjęcia uchwały z tymi poprawkami zaproponowanymi przez pana Adama Zaczkowskiego, my tak naprawdę prawdopodobnie już będziemy mieć zablokowaną możliwość skorzystania z kwoty 2 800 000 i wykonania inwestycji na ulicy Zamenhofa, która według mnie wymaga uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna, pani Beata Pochodnia. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, chciałabym w tym miejscu bardzo jednoznacznie i bardzo kategorycznie wyrazić zdanie w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i chciałabym podkreślić, że należą do niego w tej chwili pani radna Ewa Ziajska-Łazaj, pan radny Robert Czerwik, pan radny Dominik Lech i ja oraz w imieniu klubu Forum Mieszkańców, do którego należy pan Eugeniusz Bugaj, chciałabym wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec decyzji, którą za chwilę podejmie część Rady Miasta. Szanowni państwo, mieszkańcy, ja słyszę od mieszkańców bardzo często wypowiedzi na temat działalności naszego samorządu, że coś Rada Miasta, coś Rada Miasta. Proszę państwa, bardzo kategorycznie odcinamy się od tej decyzji. W naszej opinii nie może być tak, żeby to radni, którzy są reprezentantami mieszkańców, którzy powinni strzec ich interesów i działać w ich najlepszym interesie, podejmowali decyzje, które uniemożliwiają rozwój naszego miasta. Nie jest to pierwsza decyzja, drodzy państwo. I proszę zauważyć, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Te argumenty oczywiście już padły, ja w wielkim skrócie je przytoczę. Ulica Zamenhofa, gdzie mamy dofinansowanie 2 800 000 złotych, na którą został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Proszę państwa, no wszyscy nie czarujmy się, wiemy, że bez wsparcia osób tych pieniędzy uzyskać byłoby trudno, jeżeli nie niemożliwe. Więc najpierw ogrom pracy, ogrom środków finansowych, bo to blisko 300 tysięcy złotych na prace związane z tą inwestycją, tak żeby można było ogłosić przetarg, na końcu to dofinansowanie. Możemy się tutaj rozmawiać o tym, czy ono jest niskie. No ja nie będę oceniać, drodzy państwo, funduszów i środków, które rząd dedykuje w celu pozyskania. Jedne są wyższe, drugie są niższe. To mniej więcej było w tym samym czasie, bo tu też z ust pana radnego Zaczkowskiego padły argumenty, że zostały złożone do Polskiego Ładu wnioski na zabawki. Tak się pan radny wyraził. No proszę państwa, nie wiem, czy taką zabawką jest termomodernizacja 2 szkół w naszym mieście, szkół, które są w opłakanym stanie, gdzie koszt tych inwestycji, no to tak myślę, że około 10 milionów, średnio po 5 na pewno, gdzie został złożony wniosek na rewitalizację osiedla Wolności, przypomnę, na Stadion Miejski, na Dom Kultury i tą przez wszystkich wyczekiwaną salę widowiskową i wreszcie na długo wyczekiwany dotyk Jury. Drodzy państwo, nie wiem, co pan radny oceniał tak krytycznie, nie wiem, czy tą, no, jak zwał, tak zwał, komisję, nazwijmy tą, która dokonywała wyboru spośród tych inwestycji zgłoszonych akurat na te. Czy słusznie? Nie wiem. Uważam, że przede wszystkim kierowano się tym, żeby wybrać inwestycje, które będą służyć jak najszerszej grupie odbiorców, czyli tak naprawdę wszyscy mieszkańcy Myszkowa mogą z tego skorzystać. W tym samym czasie został złożony wniosek praktycznie na ulicę Zamenhofa i tu uzyskaliśmy dofinansowanie. Czy ono jest niskie, czy ono jest wysokie? Jest, proszę państwa. W tych trudnych czasach mamy dofinansowanie w kwocie 2 800 000 złotych. Ci sami radni, proszę państwa, którzy negują w tej chwili poziom tego dofinansowania, domagają się inwestycji w innych obszarach
miasta, na które dofinansowania w tym momencie nie ma. I to nie wydaje się czymś niewłaściwym, to nie wydaje się czymś złym. Gdzieś można robić bez dofinansowania, a akurat na Światowicie trzeba rezygnować z dofinansowania w kwocie 2 800 000. Ja przytoczę Państwu wypowiedź pani radnej Skorek Kawki z komisji. To jest protokoły z komisji. Proszę mi upewnić się, jeszcze są w tej chwili nagrania głosowe dołączane, więc można tego odsłuchać. Proszę Państwa, tam padły słowa jedno i to samo Zamenhofa, flaki z olejem Zamenhofa, przepraszam za ten cytat. To jest podejście do inwestycji w naszym mieście, drodzy Państwo. Nie ma naszej zgody, ponieważ brak realizacji inwestycji na ulicy Zamenhofa to jest po pierwsze zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Myśmy tam parę miesięcy temu mieli wielkie zapadlisko w wielkości samochodu. To jest również bardzo zły stan kanału spławnego i konieczność tego uporządkowania. Czym to może grozić? Ja nie chcę być, drodzy Państwo, złym prorokiem. W najgorszym wypadku usłyszeliśmy również, że może to doprowadzić do tego, że mieszkańcy będą zmuszeni na własny koszt do budowy przydomowych szamp. Drodzy Państwo, powtarzam, w żadnym razie te osoby, które wymieniłam, czyli radni klubu Koalicji Obywatelskiej i Forum Mieszkańców, nie będą brać odpowiedzialności za tą decyzję. Kolejną kwestią jest remont dachu na budynku socjalnym. Myśmy mieli komisje temu poświęcone, w jakim stanie są to budynki. Były komisje wyjazdowe, a teraz radni wycinają i nie pozwalają zrobić tego. To jest jeszcze ten przypadek, gdzie można to odwrócić, bo można zrobić przetarg. Jeżeli wyjdzie ta kwota, to my możemy do tego podejść, więc to nie jest tak, że jest to bezpowrotnie, bo to trzeba przyznać uczciwie, więc może ten dach uda się zrobić, bo to jest również nieodzowność. Natomiast w przypadku ulicy Zamenhofa jest to absolutnie nieprawidłowa w naszej opinii decyzja, która nie powinna mieć miejsca, ponieważ tak jak wspomniałam na poprzedniej sesji, ja nie wiem, czy my się nie staniemy gminą, która zwraca największą ilość środków pomocowych przyznanych gminie. Nie powinno, drodzy Państwo, do tego dochodzić. Te środki, jeżeli są przyznane, powinny być zwracane tylko w sytuacjach bardzo szczególnych, kiedy na przykład z wyniku procedur albo różnych optymalnych zewnętrznych czynników nie uda się zrealizować inwestycji, a nie w przypadku, kiedy to wszystko jest gotowe, mamy do rozstrzygnięcia przetarg i możemy zrobić inwestycję, która w ogromnym stopniu zaspokoi potrzeby mieszkańców naszego miasta. Nie ma na to naszej zgody, drodzy Państwo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Adam Zaczkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, drodzy mieszkańcy, no muszę się odnieść niestety do tej wypowiedzi pani radnej. W kilku kwestiach króciutko postaram się. Pani radna powiedziała o mojej wypowiedzi dotyczącej zabawek, podpinając pod to termomodernizację szkół. No tu muszę zaprotestować. Dobrze pani wie i wszyscy wiedzą, bo mówiłem o tym na tej sesji, że miałem na myśli dotyk Jury w kontekście takim, że o pieniądze do Polskiego Ładu pan burmistrz powinien występować przede wszystkim na inwestycje strategiczne, najważniejsze i też na takie, na które nie ma innych źródeł dofinansowania. I jeżeli jest taka sytuacja, bo faktycznie zostało pozyskane dofinansowanie na ulicę Zamenhofa, ale wyłącznie na część drogową i to należy podkreślić, a naprawy przede wszystkim wymaga część wodno-kanalizacyjna. Więc tym bardziej powinna być inicjatywa ze strony pana burmistrza, żeby takie środki pozyskać, bo dzisiaj stoimy przed problemem takim, że na te inwestycje będzie trzeba wydać ponad 6 milionów złotych ze środków własnych kredytu i dociążając spółkę naszą wodociągową, która resztkami sił ciągnie. I dobrze o tym wszyscy wiemy.
I to też jest argument w kontekście dachu, bo powinniśmy naszą tkankę utrzymywać we właściwym stanie technicznym, natomiast po to został powołany KZGM, żeby sobie z tymi problemami radzić. I to KZGM powinien realizować remonty. I tu jest bardzo podobna sytuacja jak z mostem na Mrzygłockiej. Gdyby te remonty były prowadzone na bieżąco, gdyby zabezpieczane były w sposób prawidłowy uszkodzenia powstające, to mówilibyśmy o naprawie, a nie o budowie od nowa. I tak jest, to podkreślamy od dłuższego czasu, bo 3 lata mamy zamknięty most na Mrzygłockiej, a on nie musiał być rozbierany. Wystarczyło, że w momentach, kiedy inspektorzy badający stan techniczny mostu wskazywali w protokołach kontroli, jakie należy podjąć działania zabezpieczające, wystarczyło, żeby to zrobić. I można by to wtedy było zrobić nie za miliony złotych, ale za 1000 złotych. I taka jest różnica. Dzisiaj stoimy w sytuacji bardzo trudnej dla samorządu. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Rysuje się ona w czarnych barwach. Dlatego też powinniśmy tym bardziej starać się oszczędzać i nie zadłużać miasta ponad miarę. Pan burmistrz podkreślał to, składając propozycje zmian, które mają obniżyć kredyt w tym roku, ale nie mówi się o tym, że ten kredyt w przyszłym roku wygeneruje ponad 50 milionów złotych zadłużenia dla miasta. Dlatego są takie wątpliwości, dlatego nie chcemy zgodzić się na taki montaż finansowy. Wiemy jednakże, że mamy inne szanse, inne możliwości, jeszcze czas na zrealizowanie albo kolejnego przetargu, albo na poszukanie środków zewnętrznych. Pan burmistrz może Radę Miasta przekonać do tego, że może spróbować przekonać do tego i poszukać rozwiązania takiego, które spowoduje, że w przyszłym roku nie będziemy w zapaści finansowej, a radni wtedy pochylą się nad propozycjami. Na dzisiaj takiej zgody nie ma i to właśnie w trosce o mieszkańców miasta, bo my też nie chcemy pozwolić na to, żeby za chwilę zadłużyć spółkę wodociągową jeszcze bardziej, a pan prezes będzie zmuszony do złożenia wniosku taryfowego, który drastycznie podniesie koszty dla mieszkańców poboru wody i oddawania ścieków. Na to naszej zgody nie ma. I to są nasze argumenty i uważam, że w stosunku do naszego miasta, do jego rozwoju, dla praw i naszych mieszkańców postępujemy właściwie, w przeciwieństwie do tego, co mówi pani radna Pochodnia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Sławomir Jałowiec za wniosek. Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Goście. Panie Przewodniczący, ze względu na to, że na sesji Rady Miasta w czwartek, ubiegły czwartek, kilka dni do wstecz, dyskutowaliśmy na ten temat 5 godzin. 5 godzin trwała dyskusja z wymianą argumentów, z wymianą wszelkich za i przeciw i ta dyskusja została przeniesiona na dzień dzisiejszy. I tutaj ze zgłoszeń, jakie tutaj są o zabranie głosu, przypuszczam, że taka dyskusja znowu może trwać 5 godzin. Wszyscy z państwa radnych mają zdanie określone, jak będą głosować i sądzę, że przeciąganie tego i eksploatacja się tutaj na tej sali nie da żadnego efektu, a wręcz przeciwnie, pobudzi jeszcze jakąś agresję z jednej czy z drugiej strony. Uważam, że należy to zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. I taki wniosek składam. Dziękuję. Rozumiem, składa pan wniosek o zamknięcie dyskusji. Przy tym. Dziękuję. Proszę. 7 godzin komisja. Ileś godzin sesja. I dzisiaj możemy też, nie wiem, do 18 dyskutować. Sformułować, napisać, żebyśmy wiedzieli, co głosujemy. O zakończenie dyskusji. Thank you.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zakończeniem dyskusji w tym temacie? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Trzynaście głosów za zakończeniem dyskusji, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się. Do głosowania wniosku złożonego przez pana Adama Zaczkowskiego. Ja za chwilę go rozdam. Może ja jeszcze raz go przeczytam. Już głos. Za 14 głosów, 5 głosów przeciw, 2 radnych nieobecnych. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Ja w tej chwili ten wniosek przekażę na ręce pana burmistrza. I bardzo proszę panią skarbnik później o wypowiedź. Bardzo proszę pani skarbnik. Proszę państwa, ja dzisiaj myślę, że jutro na godzinę 12 jestem w stanie przygotować te dokumenty. Czy rozumiesz, bo to jest, ja rozumiem, bo to się wiąże i z WPF-em i z budżetem. Zmienia się WPF we wszystkich latach, dlatego że będzie obniżenie kredytu przyszłorocznego i tegorocznego. W związku z tym trzeba na nowo ustalić w poszczególnych latach rozchody, obliczyć odsetki. W związku z tym no, zajmie to sporo. Plus uchwały przygotować. Plus uchwały, załączniki wszystkie. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy, żeby... Tak, bardzo proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Przepraszam wszystkich zgłaszających się przede mną. Mam nadzieję, że państwo nie będziecie mieć do pana przewodniczącego o to żalu.
Dlaczego zgłaszałem się ad vocem? Nie po to, żeby przedłużyć tę dyskusję. Rozumiem wniosek pana Sławomira Jałowca, natomiast no też nie chodzi o to, żebyśmy tego typu wnioskami zamykali dyskusję w kwestiach ważnych. My zdajemy sobie sprawę, że tak jak pan radny powiedział, większość z państwa pewnie przyszło już z przemyśleniami na dzisiejszą sesję i za chwilę to po przerwie, w tym momencie, kiedy tu z panią skarbnik będzie ustalone, kiedy będzie można głosować dalej, państwo to wyrazicie. Natomiast chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy związanych z wypowiedzi pana Adama Zaczkowskiego. Po raz pierwszy bardzo mocno wybrzmiało, że pan Adam Zaczkowski nazywa zabawką dotyk jury, a nie nazywa zabawką innych form koniecznych dla mieszkańców sportu i rekreacji w naszym mieście. Pan radny nie rozumie, co to znaczy dach i remont, dlatego że remont dachu bardzo często, proszę państwa, może wyjaśnić. Jak się leje z dachu w jednym miejscu, to czasami nie jest możliwe ustalenie, w którym miejscu jest przeciek. W związku z powyższym remont dachu bardzo często polega na nieodzowności wymiany całego dachu, bo doraźny remont... Panie burmistrze, ja rozumiem, że teraz każdy radny będzie w tym temacie chciał zabrać głos. Okej. Okay. Jest jakiś, wie pan, precedens. Myślałem, że pan coś powie, ale to z powrotem wracamy do dyskusji na te tematy. Panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mogę powiedzieć, to KZGM nie umie gospodarować swoimi pieniędzmi. Panie przewodniczący, czy ja rozumiem, że burmistrz nie może wypowiedzieć się na sesji w ważnych kwestiach? Jeszcze raz podkreślam. Ale każdy radny może się wypowiedzieć. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć o tym, że pan radny pominął ważną kwestię, że decyzja na Zamenhofa ubiega z końcem tego roku i to nie zostało wyartykułowane. Jeżeli chodzi natomiast o wodociągi, z chwilą zatwierdzenia taryf, zgodnie z zawartymi dokumentami, wodociągi i tak będą musiały rozpocząć wymianę wodociągu. Więc tutaj nie rozumiem tych argumentów. Natomiast proszę państwa, konkludując. Państwo głosując nad propozycją, chciałbym, żebyście państwo wzięli pod uwagę następujące rzeczy. Że ulica Zamenhofa jest ważną ulicą w układzie drogowym miasta, że konieczne jest uporządkowanie... Panie burmistrzu, wracamy do dyskusji. To już jest zakończona dyskusja na ten temat. Rozumiem, że jest mi odbierany głos, tak? Panie przewodniczący, zadaję pytanie, czy jest mi odbierany głos? Tak, bo ja myślałem, że pan coś nowego chce wnieść. Szanowni państwo, 10 minut przerwy.
Szanowni Państwo, przepraszam za tą przedłużoną jakby przerwę, natomiast no, to nie jest taka prosta materia, jakby się nam wszystkim wydawało, bo dużo rzeczy jest ze sobą powiązanych. W związku z powyższym ogłaszam przerwę w obradach Rady Miasta do jutra do godziny 8. Dziękuję. Panie Przewodniczący, nie uważa Pan, że należałoby uzasadnić mieszkańcom przyczynę kolejnej, ogłoszenia kolejnej przerwy? No ale powinien Pan to wybrzmieć, co zaistniała i jaka przyczyna, bo przecież mieszkańcy nie widzieli tych świstków papierków furgających tu po sali.